Pecha. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, moi drodzy, jaki przepyszny przepis dzisiaj mam dla Was. Kremówka z malinami po mojemu. Jak ją przygotować? Zobaczcie sami. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich prostych, słodkich przepisów, koniecznie zajrzyjcie na kanał Słodka Tuba i dajcie suba oraz zapraszam Was na mój profil na Instagramie. W dzisiejszym przepisie użyjemy gotowe ciasto francuskie, które możecie kupić w każdym sklepie. Rozwałkowujemy je. Gdy ciasto jest już rozwałkowane, rozgrzewamy nasz piekarnik do 180 stopni, a następnie pieczemy na złoty kolor, nie zapominając, że musimy ciasto podziurkować, żeby mogło oddychać i delikatnie nam wyrosnąć. W czasie, kiedy ciasto francuskie jest w piekarniku i się piecze, my przygotujemy nasz krem do kremówki. Będziemy używać do niego gotowego budyniu z odrobiną żelatyny, żeby nasz budyń był bardziej stabilny. Następnie do tego budyniu, który jest już ostudzony, dodamy śmietankę ubitą z serkiem mascarpone. Do śmietanki z serkiem mascarpone dosypujemy trochę cukru pudru. Gdy śmietana z serkiem mascarpone jest już ubita, przygotowujemy krem. Do miski wrzucamy przygotowany wcześniej budyń. Mieszamy i dodajemy do niego połowę śmietanki z mascarpone. Mieszamy do połączenia składników. Krem jest już przygotowany, dlatego teraz czekam tylko, aż ciasto wyjdzie z piekarnika i zaczynamy przekładanie naszego ciacha. Kroimy ją na 3 równe części. A następnie wycinamy z nich paski. Do rękawa cukierniczego przekładamy nasz krem. Jako pierwsza warstwa nakładamy krem budyniowy, na który nakładamy maliny. Następnie przykładamy drugą warstwę ciasta francuskiego i nakładamy na to drugą część kremu mascarpone. Przykrywamy ostatnią warstwą ciasta i posypujemy cukrem pudrem. Zobaczcie, jakie jest to piękne. Przygotowałem również małą wersję dla siebie i teraz czas ją spróbować. Świeżutka kremówka, nie ma nic lepszego. Zobaczcie, jak chrupie ciasto francuskie. Przepyszne. Szczerze, przepyszne. I maliny, które powodują, że ciasto jest delikatnie kwaśne. Moi drodzy, właśnie kończę jeść tę przepyszną kremówkę. Jeżeli podobał Wam się ten przepis, który jest banalnie prosty, koniecznie napiszcie komentarz i dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć, abym dla Was przygotował. Miłego dnia.